Będę teraz robił przyłącza wody i zamontowanie na baterię. Będzie to wyglądało w ten sposób, że tabelka będzie sobie zabudowana w ścianę naszej łazienki. Od spodu będą przymocowane kolanka. Tutaj będzie nachodził wąż 10 mm. A tutaj wkręcę po prostu zwykłą baterię prysznic. Rozstaw między tymi przyłączami, tymi kolankami powinien wynosić około 15 cm. Ciąg dalszy pracy nad busem. Mam już zrobiony stelaż na naszą kibloszafę. Teraz chcę powycinać do tego ściany. Żeby to zrobić, muszę odrysować nieregularne kształty. Odrysowuję sobie to wszystko na kartonach za pomocą prostego urządzenia. Ze sklejki, z resztek sklejki wyciąłem po prostu kawałek, wywierciłem dziurę na ołówek. Świetnie się to sprawdza przy odrysowywaniu nieregularnych kształtów. Pierwsza ściana już stoi. Niestety zaliczyłem po drodze mały fuck up. Mianowicie tutaj na górze no troszkę źle się wycięło. Tutaj, ponieważ jest to cienka sklejka, trochę się ułamała. No zastanawiam się, czy to naprawiać, czy po prostu wyciąć drugą płytę, czy tak zostawić. Chyba zostawię, bo no i tak na to pójdzie płyta z PCV spienionego, która ma być szczelna, która ma zrobić uszczelnienie w łazience. Odrysowuję sobie miejsca, w którym mam wyciąć później otwory na przyłącza wody. Zrobię to później, zaraz w otwornicy. Mam już powycinane i pomalowane płyty ze sklejki na ściany kibelka, kibloszafy naszej. Będę je teraz przywiercał. Na razie tylko te, które nie będą kolidowały z hydrauliką lub z innymi ścianami. No tak, żeby później nie musieć tego odkręcać, poprawiać czegoś. No już parę razy mi się to zdarzyło. Thank you.
po zaznaczeniu linii cięcia na spienionym PCV docinam je nożem do tapet. Idzie to bardzo łatwo. Zrobioną już ramkę pod brodzik, która będzie usztywniała całą jego konstrukcję. Będzie to wyglądało jako, że on jest tutaj, no jest tylko taka cienka jego część, potrzebuje jakiejś podpory. Więc zrobiłem ramkę. Ona jest troszkę większa. Do tego dodam jeszcze wypełnienie ze styroduru. O! I jest ok. W miejscu, gdzie będzie przechowywany kibelek, mam zrobioną taką konstrukcję pod sklejkę. Ona jest pochyła. Uszczelnie to na pójdzie jeszcze sklejka i PCV, będzie to uszczelnione wszystko, tak żeby woda mogła spływać stamtąd prosto do brodziku. Kolejny krok działania z naszą kibloszafą. Mamy już zrobioną konstrukcję, mamy ścianki wewnętrzne. Teraz chcę przykleić pierwszą warstwę spienionego PCV na tą ścianę, którą tutaj widzicie. Ściana jest wyczyszczona, otłuszczona. Tutaj mam odpowiednio docięty kawałek PCV. Dzisiaj montuję grzybek wentylacyjny w kibelku. Tak wygląda rozłożony na części. Jest on taki skręcany, zamykany. Zechcę go zamontować gdzieś tutaj. Tak, żeby podczas kąpieli, podczas wody cała ta wilgoć miała gdzie uciekać. Zacznę od wywiercenia kontrolnej dziurki gdzieś tutaj w suficie. Pójdę na dach i następnie wyżynarką wytnę tam większy otwór.